TVG9, indeks Claudiego, czyli tendencyjny przegląd legend i życiorysów. M jak Magda Błońska. Magda zawsze interesowała się polityką, sprawami publicznymi, ale bezpośrednio w politykę długo się nie angażowała. Aż wreszcie, kiedy postanowiła się zaangażować, to zaangażowała się bardzo skutecznie, bardzo profesjonalnie i bardzo konkretnie. W ten sposób, że no szybko została posłem na Sejm. No jednak jej pierwsza wypowiedź, akurat którą tam przeczytałem na Facebooku zaraz po wyborach, no przekonała mnie, że jednak tak do końca dojrzałym politykiem nie jest, bo tak mi się wydawało, że to już pełną gębą polityk będzie z niej, ponieważ no jakby zabawiła się w taką szczepkowską bis i stwierdziła, że nastąpił ostateczny koniec postkomunizmu w Polsce. No, tutaj bym bardzo, bardzo uważał, bo to procesy polityczne następują bardzo powoli i ważne sprawy rodzą się w bólach. To co nazwała upadkiem postkomuny, no to była tylko przegrana tych ugrupowań postkomunistycznych. Ale to była przegrana postkomuny politycznej, ponieważ ta biznesowa postkomuna nie tylko trzyma się dobrze, ale jej już ta postkomuna polityczna nie była potrzebna. Wręcz stała się takim garbem dla nich na tych europejskich salonach. No i obecnie partiami reprezentującymi postkomunę, tą właśnie postkomunę biznesową, oligarchię, nomenklaturę postkomunistyczną, to jest Platforma i Nowoczesna. Natomiast te partie, no tak jednoznacznie kojarzone z postkomunizmem, już przestały na salonach być po prostu potrzebne. Ale to wcale nie znaczy, że postkomunizm upadł. Do Sejmu dostała się Magda z ugrupowania Kukiz 15, ale wkrótce z dwiema koleżankami wyszła z tego ugrupowania. No tam o niej pisano, mówiono, że zdrajczyni, że jak tak można. Nie zgadzam się z tymi opiniami. Bardzo dobrze, że pogoniły dziada Kukiza, że kopnęły go w tyłek i zaczęły działać na własną rękę. Najpierw klub Republikanie utworzyły, koło poselskie było, a później przeszły do porozumienia Gowina. No, dla mnie to porozumienie, tak teoretycznie, jeśli chodzi patrzeć tam po ideach samych, to jest dla mnie bardziej sensowne niż PiS i pewnie bym był ich fanem, no gdyby tam na jego czele nie stał Gowin, ale ktoś, no na przykład podobny do Kaczyńskiego, ale mniej etatystyczny niż Kaczyński. No ale ideowo tam się zgadzam, chociaż Magda generalnie za bardzo jest tam zafascynowana jakimiś historiami, idei i doktryn. Raz pewnie dlatego, że nie ma doświadczenia politycznego dużego, a poza tym z wykształcenia i z zawodu, bo chyba nie przeszła na poselskie zawodowstwo i dalej jest architektem. No i nie miała na studiach takich przedmiotów jak tam historia, doktryn czy idei i dlatego może trochę zbyt poważnie i dosłownie to wszystko traktuje, właśnie takie historyczne doktryny, że tak powiem. No powinna wiedzieć o tym, że w
Polsce w tych postkomunistycznych realiach, to więcej daje lektura czy oglądanie Ojca Chrzestnego niż studiowanie historii i doktryn. Chociaż skądinąd może być bardzo, bardzo ciekawe. Softly love and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. We're in our world, our very own. Ale jednym Magda mi się naprawdę naraziła. Chodzi mi o głosowanie przeciwko reformie sądownictwa za pierwszym podejściem. No, sam fakt głosowania już był dla mnie przykry, ale było tym bardziej to dla mnie przykre, że no ja wcześniej, już ładnych parę lat wcześniej, pisałem różne artykuły na temat konieczności przeprowadzenia no, gruntownej reformy takiej, znacznie większej niż to się robi teraz i znacznie dalej idącej nawet niż to tam na początku PiS planował. No oczywiście do tego potrzebna byłaby zmiana konstytucji. No PiS próbował no i próbuje dalej robić no w ramach możliwości to, co się da. No a tutaj taka Magda sobie zagłosuje przeciw. I najgorsze, że wynika z tego, co mówiła później, jak tam to tłumaczyła swoją decyzję, że nie czytała moich artykułów, które jej zresztą podsyłałem tam. A ona sobie po prostu bezczelnie ich nie czytała. No tu zupełnie przypominają mi się przygody dobrego wojaka Szwejka, kiedy no ordynans porucznika Lukasza, czyli Szwejk, no miał załatwić psa swojemu porucznikowi, no i psa tego ukradł. No i sprawa wyszła na jaw, no jego ukradł pułkownikowi, który był przełożonym porucznika Lukasza. No i sprawa wyszła na jaw i właśnie pan pułkownik był zbulwersowany nawet nie tyle samym faktem, no, że Szwejk ukradł psa, a jego podwładny chodzi, sobie spaceruje z skradzionym psem, co właśnie przerażające dla niego było to, że jego podwładny nie czyta jego ogłoszeń. No bo porucznik Lukasz przyznał się, że ogłoszeń, które tam w kilku gazetach pułkownik dawał, sobie nie czytał. No i no, to było bardzo, bardzo niezrozumiałe, bulwersujące dla pułkownika. No stwierdził, że no mógłby sobie przez 100, 200, 300 lat dawać takie ogłoszenia, a jego podwładny bezczelnie by sobie ich dalej po prostu nie czytał. No za to porucznik Lukasz i Szwejk szybko no, z tyłów trafili na front. No jak takich możliwości nie mam. No, ale też jestem bardzo, bardzo zbulwersowany tym nieczytaniem moich artykułów przez Magdę. No i w ogóle tam chyba w ogóle przestałem pisać, bo stwierdzam, że nikt tego nie czyta. Nie wiem, czy te moje filmy też w sumie za dużo ludzi nie ogląda, ale to przynajmniej trochę zabawy jest. Ale no, jak można było nie czytać, Magda, jak można było nie czytać moich artykułów na temat sądownictwa i jego reformy. Bulwersujące.